Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, my już kontynuujemy 23 odcinek, zagrajmy w Mountain Blade Warband Floris Expanded Mod Pack. Okej, ludziska, kilka dni minęło od ostatniego odcinka, chodzi mi o dni Mountain Blade'owe, ponieważ jest już 17 lipiec, ale to jest z tym związane, ponieważ że jak widzicie, zaczynamy naszą przygodę z naszym własnym królestwem. Tyle to trwało, że odcinków się nie pojawiało z Mountain Blade, ponieważ po pierwsze, musiałem jako taką armię zbierać w tym zamku. Po drugie, nie nagrywałem jak ten zamek zajmowałem, ponieważ było tutaj tylko 8 ludzi stronieckich, więc nie miało to sensu, i tak zaraz po przejęciu zamku musiałem zostawić swój cały oddział w tym zamku, latać po innych wioskach, zbierać ochotników, szkolić ich, później zostawić, zbierać, szkolić ich i tak cały czas. Tak więc było to dość nudne. Więc postanowiłem przyspieszyć proces właśnie i zacząć już nagrywanie, jak już będziemy mieli własne królestwo. A więc, mamy własne królestwo, mamy pierwszy zamek, pierwszą wioskę, jest 235 ludzi, więc jest naprawdę bardzo spoko. Obecnie, teraz przedstawiamy sytuację. Podczas gdy nie nagrywałem, biją się z nami Serenici, w sumie co jest logiczne, bo zajęliśmy ich ten zamek. Również podzielili nam wojnę Kergici, ale udało mi się z nimi traktat pokojowy uzyskać na chyba 20 dni, więc na razie od Kergitów jesteśmy wolni. No i cóż, ludziska. Zaczynamy zabawę. Więc na razie królestwo się nazywa randomowo, czyli królestwo Weiser. Bez sensu jest to, więc ludziska, od razu w komentarzach piszcie swoje propozycje, jak mam nazwać królestwo, a ja najlepszą propozycję, która mi się spodoba, no to ją nazwię właśnie. Zmienię nazwę królestwa na tą fajną propozycję. Również jak zająłem ten zamek, otworzyło mi się coś takiego jak tam właśnie prowadzenie polityki wewnętrznej, wojsko i tak dalej. Luiska, jeżeli wiecie, to możecie mi powiedzieć, gdzie mogę to znowu otworzyć i sobie wybrać, ponieważ tam wszystko oddałem tak, było randomowe i nie mogę tego znaleźć, więc jeżeli jesteście tak dobrzy i mi pomożecie, to naprawdę wielkie dzięki dla was. No i cóż, zajmijmy się teraz naszym królestwem, ponieważ dawno nie byłem w sali w naszej sali. Od teraz zamek Rinder jest naszą stolicą praktycznie. Zatrudniłem tutaj nadzorcę wojsk, jak i również skarbnika. No i cóż, mamy jakiegoś trenera również, który trener mi szkoli ludzi w zamku każdego dnia, więc jest naprawdę spoko z i2 na i3 i tak dalej, więc jest naprawdę bardzo optymalnie. Wybrałem również Borchę jako naszego marszałka, można tak powiedzieć. No i to chyba wszystko z takich ważniejszych opcji. No i łaziłem również po tawernach, kilku bohaterów zwerbowałem. I to tyle. Więc porozmawiamy z Borchą, co i jak tutaj się dzieje. Czy masz jakieś pomysły na wzmocnienie jedności królestwa? No na razie w sumie nie mamy co myśleć, ponieważ nie mamy żadnych lordów w naszym królestwie, mamy tylko jeden zamek zajęty. Myślę tak, czy nie wypowiedzieć wojny Wagierom, tylko że Wagierowie są o wiele silniejsi ode mnie i się boję troszeczkę, bo mają niedaleko nas zamki, które byśmy mogli zająć. Na pewno chciałem wysłać emisariusza do Nordów, bo z Nordami nie chciałbym się bić, więc traktat o nieagresji. Wyślemy kogo? Catherine. Spróbujmy Catherine. Catherine miała chyba tam trochę charyzmy, więc więc będzie spoko. Dobrze. Nadzorca wojsk. Jak przebiega wojna? To nas na razie nie interesuje. Zdaj mi raport. O czym? O mojej armii, stanie armii królestwa. Tak, to jest bardzo fajne, bo tutaj mamy również rozpisane, ile mamy żołnierzy. Mamy 150 żołnierzy na froncie, więc jest spoko, to czyli tylko ja jestem liczony, bo ja mam w oddziale 150 ludzi. Szkolenie wojsk. A, tutaj mogę, żeby przestał szkolić wojsk. Nie, wzmacniam wojska. Również właśnie splądrowałem dużo wiosek, jeszcze jak miałem wojnę z Kergitami. Ojeju, ile tych wiosek naplądrowałem? 20, chyba 5000 narów mam obecnie. Również jak ten zamek zająłem, to splądrowałem go. Co prawda spadła mi chyba renoma albo honor, ale trochę pieniędzy w nim było, chyba około 10 000, więc jest spoko. Skarbnik na razie mnie nie interesuje obecnie. Więc tak wygląda sala tronowa Weisera. Piękne panienki są na ścianach powieszone. Mamy stoły, możemy robić obrady różnego rodzaju, wino jest naprawdę bardzo spoko. Mamy strażników. Tak, również jak biegałem tam, trochę werbowałem wagierów, takie pomieszane jednostki bardziej, ale myślę, że jest spoko i stacjonują te jednostki pomieszane bardziej właśnie w tym zamku. Czy on jest piękny, ten zamek? Dobrze. W takim razie.
Tak ogólnie się prezentuje armia w zamku. Czy ja bym chciał iść na stadium? Nie wiem, czy chcę rozdzielać swoje królestwo właśnie na takie wielkie rejony, więc będzie to głupie, ale będziemy wypowiadać wojnę Wagierom. Mianowicie zajmiemy ten zamek Uhun, ponieważ oni niedawno go zajęli. I przyznamy ten zamek jakiemuś naszemu lordowi. Komu to jeszcze nie wiem zbytnio. Zobaczmy tutaj, jak nasza sprawa wygląda. My 150 ludzi możemy mieć do 159, więc jest naprawdę bardzo spoko. Wziąłem te jednostki z mojego właśnie zamku. Wyciągnąłem, bo było i tak chyba około 400 coś tam jednostek, więc jest naprawdę spoko, jeżeli bym te wsadził. Myślę, że damy... Ojej, o jaki wsiur. Ja bym dał jej, ona jest seksowna. Ona jest bardzo... W ogóle ona jest ładna, wiecie, ludziska, ona jest całkiem ładna, muszę wam powiedzieć. No kurde, no patrzcie, to jest jedna z ładniejszych, więc nie wiem. Co to jest Aha, kontakty. Nie, kontrakty rozumiem. W sumie mógłbym jej przyznać Lenno Erdeunę, ale ja tam mam z tego ładne zyski, bo chyba 500 coś dinarów dostaję, więc... Jak mam stąd wyjść? Dobra. No to cóż, lecimy w takim razie na zamek Uhun. Wypowiemy wojnę Wagierom. Nie wiem, czy to jest rozsądne, ale spróbujemy. Wagierowie są dość mocno bici, ponieważ biją się z Kergitami chyba, chociaż teraz chyba mają pokój. Ale spróbujemy. Oho, chyba ktoś mi idzie tam wioskę planować. Dokładnie tak. Jak szybko potrwa, to i może i zdążymy. 74 ludzi to jest, więc jest pokój. Kurde, wieża obrężnicza. Ile potrwa? O ja piskę. No to mamy wojnę z Wagierami, a zamku nie zajmiemy obecnie. O, mamy pewne problemy, Luiska. Mamy pewne problemy. Chcę na pewno sobie te tą wioskę odbić. Trochę ich tu jest. Ale oni mają strasznie słabe jednostki. Więc myślę, że damy sobie radę z nimi bez żadnego problemu. Zresztą oni się rozdzielają, więc rozdzielcie się ładnie. Rozdziel się. Dobra, chyba się rozdzielili, więc... ratujemy naszą wioskę. Ratujemy naszą wioskę, więc... nie będziemy żadnym planować tej bitwy, bo i tak to jest oczywiste, że to wygramy nawet czystą szarżą. Ponieważ mam samą konicę, więc... Sorry ziomek, ale... Zostajesz roztrzaskany na sam pył. Sprawdzam, Sorenidzi też mają trochę tej konicy, ale... Ale sorry, czy oni z tym mają szansę? Raczej wątpię. Są same C4 co piątki, więc... Pio. Tylko kurde, mamy niekorzystny teren. Dobra, musimy szybko przejść przez tą rzekę. Jak najszybciej. Sprawda, teraz możemy lekkie straty mieć, ponieważ no, nie będziemy mieli pełnej prędkości. Ale dobra. Próbujemy ich rozwalić. Dobra, komuś konia już chciałem, więc jest spoko. Zmieniamy teren na mieczyk. No i cóż. Let's do this. Let's do this! O wow, trochę obrywam, nie żeby coś. Ale trochę tak. Dobra, no i jak widzicie, już po napisach nie mają szans, oni już w ogóle uciekają. W sumie im się nie dziwię, zobaczyli cały oddział kawalerii, to... To będą uciekać. No i to jest dobre, ponieważ mi te C4 będą masować na C5, a C5 na C6. No i to już będzie typowo profesjonalna armia pod walki właśnie na tego typu terenach. Więc jest naprawdę bardzo spoko. No tam kilku naszych ginie, ale to wiadomo, że w każdej bitwie większej są jakieś straty, więc tym raczej się nie musimy chyba przejmować. Zresztą jakby co, mam tyle ludzi jeszcze w zamku, że jest spoko. Ponadto mogę sobie kupować armię właśnie w zamku, więc... Ale tylko trzeba czekać dzień albo dwa, zanim przywiezie nasz poborca armię, ale cóż, no lepsze to niż łazienie kilka dni po wioskach, prawda? Więc jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Tak, bo właśnie jak przed odcinkiem chciałem się troszeczkę przygotować, popatrzyłem, co chodzi w tej polityce i tak dalej, co robią poborcy, dane jednostki, więc żeby tak oczywiście nie lamić, bo wiecie, jakiś profesjonalizm musi być na filmach. No i cóż, teraz będą typowo odcinki takie bardziej poważniejsze, bo będziemy się skupiać właśnie na naszej frakcji, nie będzie jakieś oglądanie lady, łaszenie za ladymi, ocenianie babek i tak dalej w tym modzie.
ponieważ teraz będziemy tylko i wyłącznie skupiać się na naszym królestwie, żebyśmy go nie stracili spod władzy. Dwóch tylko zginęło, więc to są praktycznie zerowe straty, a trochę nam ludzi awansowało dzięki temu. Oczywiście bierzemy wszystkie te tych więźniów, bo damy do naszego ich zamku tych więźniów albo sprzedamy. A właśnie, mam tu jeszcze kilka przedmiotów z walk. Mam mało jedzenia ogólnie. Co jest niefajne. Dobra, weźmiemy to. Posprzedajmy te rzeczy, bo zawsze coś będą warte. Kurde, trochę lipa, że tak głupio powiedziałem wojnę Wagierom. Ale nie wiedziałem, że to trzeba wieżę leśniczą budować. Nie wiedziałem. Dobra, panie. God damn it, Wagierowie się tu pchają. Zrobimy jeszcze taki jeden myk. On już ucieka. Nie, idzie dalej. Zrobimy taki myk, że zaraz sprawdzimy ile tutaj jest ludzi w tym zamku. Bym musiał dobrać trochę ludzi z tego zamku. I wtedy to zaatakować. To trzeba wiesz, żeby się czemu, jeżeli nie, no to robimy taki myk. Nie, są drabiny. No to ludzie, skaledzy, zbierzemy stąd ludzi. Do, myślę, że 200. Jakie to są typy jednostek? Dwie H5 tylko. Nie, tutaj górują tylko i dwójki, a trójki, i trójki. Same nisko poziomowe jednostki, więc my mamy dość mocno szkolone te jednostki tam w tym zamku, bo ten nadzorca wojskowy szkoli je. Jeszcze chciałem tylko tą Erdeunę wyswobodzić, bo jest mi jej trochę szkoda. On tu co chwilę ucieka. Nie, tu takie małe dupne noski będą chodzić. Nie, na razie czasu nie tracimy. Póki jeszcze kontrofensywy nie przygotowują na nas Wagierowie, no to bierzemy jednostki i czwórka. Nordowie oczywiście się przydadzą do oblężenia, co już nie podlega dyskusji żadnej. Chciałem wziąć troszeczkę... Dobra, ile tu ludzi zostaje w tym zamku? 186. Myślę, że stryknie. Lecimy na ten zamek Dramurg. Robimy oblężenie. Tutaj się kłócicie. Spokojnie ludzie. Na razie nie mamy czasu na wasze kłótnie. Kurde. Nie, jak to nie złapie. Ja się poruszam dość powoli. Dobra. Dobra, robimy oblężenie. Rozpoczynamy oblężenie zamku, przygotowujemy drobiny. Tak więc teraz odcinki jadą na poważnie. 8 godzin to potrwa, czyli w nocy będzie oblężenie. To nie za dobrze. Boję się tylko, że Nordowie, znaczy Wagierowie sprowadzą jakąś kampanię wojenną i odbiją mi ten zamek. O cholera, oni się cykają. Dobra, jest spoko. Jeżeli teraz ten zamek zdobędziemy bez wielkich strat, to na tym zamku wybronimy się spod kolejnie przed armią na i 300 ludzi, ponieważ na zamkach o wiele łatwiej się bronić. A mamy same topowe jednostki. No, sprawdziliśmy trochę i trójek, ale i trójki myślę, że masują teraz podczas tego mnożenia. Byleby mieć właśnie teraz właśnie małe straty. Dobra, prowadzimy również do szturmu. Sorry, że w nocy walczymy, ale jakoś tak wyszło. Wiem, że w nocy jest trochę tragicznie, bo nie można zwiększyć gammy. A nie, nie walczymy w nocy. Ojeju, co to za mapa? Ojeju. Uliska ogólnie dość słabe w oblężeniach, bo w tym modzie praktycznie wcale żadnych oblężeń jeszcze nie było do tej pory. I nie znam tych zamków. A widzę, że już jest coś epickiego. Dobrze, no jak widzicie mamy dość poważnie uszkolone jednostki. Widać nawet po zbrojach naszych kompanów. To jest ta laska, kurde, ona jest ładna. Szkoda, że nie można chyba z nią wziąć śluba, nic z tych rzeczy. Dobra, ogólnie widzę, że walczymy... A nie, o kurde, wiecie co? Możemy mieć duże straty, możemy mieć bardzo duże straty. A zwłaszcza, że Wagierowie też mamy jako takich uczników. Więc... Kurde, ale herb mamy piękny. Ponadto mają fosę. Cholera jasna, obyśmy nie pospadali. Kurde, wiecie co? Możemy mieć spore straty, jeżeli chodzi o tą walkę. To prawda, wzięliśmy trochę Nordów, tak. Ja właśnie przewidziałem, że będziemy, że jak będziemy oblężenia robić, to ci Nordowie się przydadzą, bo Nordowie to są mistrzowie do oblężeń. W ogóle nordycka piechota to jest mistrzowska. Właśnie, już jeden został ogłuszony. A to Palantinus. Jestem, kurde, nie ma z drugiej strony wejścia. O chole, o ku... O, jasna dupa. O kurwa. O, ja pie, ale oni... O, cholera. Chyba to zdupimy.
Musimy chyba sięgnąć przy tej wieży, ponieważ oni nas ostrzeliwują i to dość poważnie. Kurde, że tu nie ma innego wejścia. God damn it. Ja pierdzielę. Ja spróbuję tutaj uwagę odciągnąć, bo oni we mnie strzelali. Oni nie chcą strzelać we mnie. Panowie, szybko, proszę, wbijajcie. Kurde, ale mamy już wielkie straty. Ja pizgam. Proszę was, wbijajcie tam. Ja pierdzielę. Dobra, to możemy przegrać to mrożenie i to może być czysta moja głupota. To może być moja głupota. A komu tu tak kisiel cieknie z tych murów? Ja się pytam. Komu tu tak kisiel cieknie? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, panowie, wbijaj. Kurde, nie, zdupimy to mrożenie. A teraz prędzej czy później... Wakierowie nam odbiją ten zamek. Kurwa macie, ale jestem zły na siebie. Wbijajcie, panowie, proszę was, wbijajcie. Dobra, wbili, już mamy piękne zielone napisy. Wow. Dobra, teraz wchodzimy do środka, ludzie. Kurde, no wow, widzę, że oblężenia w tym modzie są naprawdę dość trudne. Ojeju. Dobra, wchodzę jak ostatni, to nie jest za dobrze, ponieważ bije się chyba najlepiej z tych wszystkich ludzi i trochę bym tam narobił szumu na tych murach. Ale dobra, zdobyliśmy mury, więc jest naprawdę bardzo spoko. Wow, ale ten zamek w sumie jest bardzo, widzę, że trudny do obrażenia, więc może jakby nas wagierowie zaatakowali, to udałoby nam się wybronić, nawet mimo wielkich strat. Bo no trochę by musieli dojść, prawda, do nas. Dobra, ja lecę na tamtych gnoi, którzy nas tak strasznie ostrzeliwali. Oj, tam widzę, że dochodzi wsparcie, to nie byle jakie. Wow, obrażenia w tym modzie są epickie w porównaniu do podstawowej wersji Mountain Raid. Dobra, gin. Naprawdę są epickie. Dobra, panowie. Dobra, ten ginie. Dobra, ja łuczników się pozbędę na samym początku, ponieważ stanowią oni największe aktualnie zagrożenie dla moich ludzi. Okej, padł. Dobra. Też padasz i tu też. Dobra, łucznicy jako tako zostali się pozbyci. Na tej wieży nie ma nikogo, dobra. Zaraz będę mógł im ładny wiatr robić w plecy. Prawda, idzie już kolejne wsparcie ich. Nasi ich już ubili chyba. A nie, odwrócili się plecami, dobra, debile. Dobra, panowie, leci kolejne wsparcie, dajecie. Ładnie tutaj ich kosicie. Głównie widzę, że tutaj wagierowie ogólnie. Znaczy nie, nasze i trójki i C4 dają radę. A, oni już tarczy rozsypili, no cholera. A już widać, że mają jakiś siurów, więc myślę, że gramy to bez żadnego problemu. Chodź tu, leśny dziadku. Dobra. Tam są jeszcze ucznicy. Dobra, lecimy pomóc naszemu, bo nie wiem, czy sobie sam chłopak da radę. Tam jest co najmniej 4 uczników. No, porwał się z motyką na słońce, chłop, powiem. Dobra, może zdążymy mu pomóc. Oj, kurde, ogłuszyli go. No dobrze, że ogłuszyli, a nie zabili. Dobra, no sam damy radę tutaj bez żadnych problemów. Dobra, wow, tasak. Dobra, dobra, dałem radę, ale dzięki za dobre chęci, ludzie. Dzięki za dobre chęci. Dobra, teraz bitwa wykaże, jakie mieliśmy straty. Widzę, tutaj większości naszych jednostek zostały ogłuszone, więc może zdążymy się wykurować jako tako. Tylko niestety już z naszego następnego zamku nie będziemy mogli nic wyjąć, ponieważ tam już jest tylko 180 ludzi. Jakbyśmy więcej ludzi wzięli, to by było większe ryzyko, że Sarendzi by są nam wjechali w plecy. No jest właśnie minus walki na dwóch frontach, ponieważ no, jak nie jedna frakcja, to druga frakcja może nam zaszkodzić. Ale dobra. Dobra, ja już te panowie lecę wam pomóc. Dobra. Chyba w ogóle mamy kolejny poziom. Chyba mamy kolejny poziom, coś mi się wydaje. Dobra, to będę ich tak ładnie ciął. Dobra, zabiję na pewno tych, co rzucają kamieniami. Wiesiek kolejny, wow. Spokojnie. Spokojnie. Chodź tu. Się obronił skubaniec. Dobra, oblężenia mam zdobyte, ale nie ma się z czego cieszyć, ponieważ właśnie koło tego zamku jest kampania wagierska.
która może nam dość poważnie zaszkodzić. No jeszcze bym mógł wziąć 80 ludzi, ale sranidzi by nam mogli wjechać, kurde, bo tam jeszcze nam wioskę atakują. Mamy więźniów. Mamy więźniów, Luliska, więc jest tyle dobrego, bo weźmiemy na pewno te lepsze noski i posłużą nam teraz do obrony. To nam się, muszę powiedzieć, że lekko upiekło. Co prawda nie ma wielu tych jednostek, ale zawsze coś jest, prawda? Nawet ci rabusie to mogli pójść jako mięso armatne, więc jest naprawdę bardzo spoko. Dobra, korsarze, dobra, mamy prawie cały oddział. Teraz wszystko zostawiamy w tym zamku. Jeszcze zobaczmy łupy. Oho, ucho, o kurde. Ale rękawice lepsze od naszych. Bierzemy. Tarcza też jest lepsza, bierzemy. A weźmiemy sobie. O kurde, to wygląda epicko. To wygląda bardzo epicko. Okej, mamy naprawdę niezłe fanty. Kurde. Dobra. No na pewno sobie ulepszymy naszych towarzyszy. Sorry za to, odbijam się. Co chwilę. Ale to jest stres ludziska, ponieważ no tutaj musimy dbać o nasze królestwo, żeby się ono nie rozpadło niczym. Rzeczpospolita po pierwszym i drugim rozbiorze. Dobra, 133 nary zyskaliśmy. Nie, właśnie ja nie chcę, żeby to do mnie należało. Zadecydujemy teraz, komu damy ten zamek? Na pewno nie chcę tego plądrować, ponieważ nie chcę tracić honoru. I nie chcę pogarszać sytuacji tego zamku, która jest obecnie i tak bardzo tragiczna. Na pewno no, organizujemy tutaj. O kurde, tu już nam się udaje jakiś garnizon. Ludzie, to nie wszystko stracone. Czyli dobrze, chyba nie wiem, czy to plądrowanie ma w ogóle jakiś sens, ale mamy. Co prawda są to chłopi, ale coś jest, kurde, coś jest naprawdę. Okej. To ilu ogólnie tutaj jest? 52 ludzi, z naszymi 250 będzie 300 osób w zamku obecnie, więc jest naprawdę spoko. Więc na pewno zaraz dorekrutujemy tutaj w tym zamku jakiegoś jakiegoś nadzorcę wojsk, który będzie nam szkolił tych chłopów z jedynki na wyższe poziomy. Dobra, oni się nas cykają, no w sumie się im nie dziwię, bo oni tak byśmy ich rozwalili, bo mamy dość potężną armię. Dobra. W takim razie, na pewno ulepszymy sobie nasze jednostki. 9 co piątek to już jest coś potężnego. Dobra, komu ja będę chciał ten zamek przyznać? Kurde, komuś... Tej kobicie przyznam, ona jest naprawdę bardzo spoko. Dobra, tobie przyznam zamek. Nie wiem, czy dobrze robię, ale... Proszę bardzo. Okej. Jest spoko. Czy komuś będę chciał jeszcze jakąś wioskę przyznać? Będę chciał wioskę przyznać, ale jakiemuś takiemu wsiurowi. Na przykład jemu przyznamy wioskę, bo to jest widać typowy wsiur. I myślę, że on by się dobrze wioską opiekował, więc damy mu te bandre koło tego zamku. Mówicie, zawsze to będzie więcej lordów w naszym królestwie. Już mamy dwóch lordów, więc jest naprawdę spoko. Rada, ta kobieta pewnie będzie lepiej się sprawować, bo ma większe... Fajny herb ma. Ma większe pole do popisu. No na pewno... Co, zostawiamy tutaj garnizon. Nam wioskę niestety spądrowali. No dobra, no mówi się trudno, prawda? Mówi się trudno. Dobra, mam obecnie dwa zamki, dwa ledna. Jest spoko. Na pewno w przyszłości trzeba będzie powoływać kampanię wojenną, jak będziemy mieli więcej lordów. Zajmiemy ten zamek Uchun wtedy. Bo tam trzeba wieżę bośniczą. No i myślę, że kampanię wojenną powołujemy też do tego miasta, bo tutaj już trzeba będzie mieć jako taką zaplanowaną taktykę na to miasto. Wraz z naszymi innymi lordami. Ale dobra, na razie nieważne, skupmy się na... O kurde. A, nie mogę dodać, dobra, myślałem, że już nie mogę dodać.
Panienko, dam ci kilka ludzi. Masz 50 ludzi obecnie, dodam ci. Oj, sorry, walnę mikrofon. Dodam ci to takie gówniakowe jednostki na razie. Sorry, ale też trochę potrzebuję mieć. Na razie takie bardziej najemników jej dam. Horsemeni to są dobre jednostki. Łucznicy, no jak najbardziej, do samku łucznicy to coś dobrego. Dobra, co ja będę chciał jej dać? Będę chciał dać jej na pewno do obrony trochę i czwórek, bo mi się te jednostki nie przydadzą, bo jestem bardziej otwarty na kawalerię. Dam jej trochę i trójek, mianowicie już nie będę mógł wziąć sobie, więc ja sobie zostawię tak z 50 i trójek, bo no i trójki są bardzo średnie, one bardziej się ci żołnierze nadają na zamek. Mam nadzieję, że ta kobieta sobie kupi tutaj jakieś nadzorce czy coś, żeby sobie szkliła te jednostki, albo sama będzie. Dam jej trochę, myślę, że tak do 45 sobie zachowam C4 i dam jej z 5 C5, znaczy 4 czy tam 3. Tyle Kobito, na razie mogę cię zaoferować, będę łaził na razie koło tego zamku, będę go pilnował. 166 ludzi, nie jest to dużo, oni mogą to zająć, więc ja tutaj będę łaził. A my tymczasem bliska będziemy kończyć, więc jeżeli ten film wam się podobał, to zapraszam do komentowania, pisania sugestywnych opinii, no i przede wszystkim bliska. Po pierwsze, piszcie jak nasze klestwo ma się nazywać. Widziałem pod którymś tam odcinkiem chyba od Dileksa fajną nazwę, ale zapomniałem jak to się nazywa. Więc piszcie jeszcze raz propozycję. Która mi się spodoba, to oczywiście weźmiemy sobie tą nazwę na królestwo nasze. Po drugie, piszcie przede wszystkim porady dotyczące polityki mojej, prowadzenia królestwa i tak dalej. Piszcie o wszystkim, jak wzmocnić gospodarkę, jakie typy wojsk mam szkolić, jakie w ogóle mam mieć wojska, jak umacniać front i tak dalej. No i po trzecie, co najważniejsze, napiszcie mi, jak mam prowadzić tą politykę, co na początku wychodzi, jak się zajmuje pierwszy zamek do królestwa, bo tam wyszło, jak w ilu procentach ma być prowadzona polityka wewnętrzna, wojska chyba, gospodarka i tak dalej, więc to możecie mi napisać. No i dziękuję wam wszystkim za wszelkie komentarze, no mam nadzieję, że się cieszycie, że w końcu będą jakieś poważniejsze odcinki i że będziemy dbać o nasze królestwo i starali się, żeby ono się nie rozpadło. Póki co mamy się dobrze, a jak to dalej będzie wyglądało, no to się przekonamy w kolejnych odcinkach. Zagramy w Mountain Blade Warband, Floris Expanded, Modpack. Trzymajcie się, cześć!